Filip Probodziński, najwyższa izba kontroli. Spotykamy się w, świeżo po ogłoszeniu przez izbę informacji o wynikach kontroli dotyczącej profilaktyki, leczenia i y, diagnostyki dotyczącej otyłości wśród osób dorosłych i z nami są pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych Magdalena olszanecka glinianowicz Yy, zaraz panią przedstawię szerzej. I pan dyrektor Wiesław Motyka z delegatury w Rzeszowie. Pani profesor, no, yy, imponujący tutaj dorobek. Widzę, kieruje pani katedrą patofizjologii zakładu promocji zdrowia i leczenia otyłości w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Yy, szefuje pani polskiemu Towarzystwu Badań nad Otyłością. Yy. Jest Pani członkiem Rady Generalnej Europejskiego i Światowego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Specjali, specjalizuje się Pani w chorobach wewnętrznych, specjalista zdrowia publicznego. Posiada Pani również certyfikat European Fellow of the Specialist Certification of Obesity Professional Education Światowego i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Jest Pani autorką ponad 250 artykułów, redaktorką wiodącą wydanego w roku 2021 podręcznika Obecitologia Kliniczna. No i również jest, praktykuje Pani od 20 lat, zajmuje się leczeniem chorych na otyłość. Czy czegoś jeszcze nie wymieniłem? Z pewnością. Myślę, że już wystarczająco, Wystarczy. panie redaktorze. Panie dyre, pana dyrektora przedstawiać y, y, już nie muszę, y, ale dodam do tego, że y, to właśnie delegatura Rzeszowska prowadziła kontrolę, właśnie o której z, z okazji, której się dzisiaj spotykamy. I właśnie y, krótko najpierw y, takie najważniejsze ustalenia y, przytoczę z, z tej kontroli. Mianowicie. Wynika z tego, że z Państwa badań, z Państwa ustaleń, że system opieki zdrowotnej nie zapewnił kompleksowej opieki osobom cierpiącym na otyłość i na nadwagę, i na powikłania z nich wynikające. Czas oczekiwania na wizytę w poradniach specjalistycznych, szczególnie w przypadkach pilnych, Wydłużył się nawet do dwóch miesięcy, a liczba osób oczekujących na przyjęcie w takich przypadkach wzrosła kilkukrotnie. Nie mamy w Polsce kompleksowej strategii profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości, wiedza w społeczeństwie na temat konsekwencji nieleczenia otyłości właściwie jest zerowa. Nie wiemy nic na ten temat. Pacjenci z nadmierną masą ciała nie mieli powszechnego dostępu ani do poradnictwa dietetycznego, ani do opieki zespołów interdyscyplinarnych. Koszyk świadczeń gwarantowanych nie przewiduje tego, nie przewiduje refundacji tego typu procedur. Natomiast placówki podstawowej opieki zdrowotnej zamiast leczyć otyłość kierowały pacjentów do dotyczących powikłania tych chorób, czyli nie. Nie atakujemy, jak to się mówi, przyczyny, tylko y, mierzymy się ze skutkami. I, y, y, ja do pana dyrektora pierwsze pytanie kieruję: by, dlaczego właściwie taka decyzja zapadła w delegaturze, by, y, by ten problem zbadać? Panie dyrektorze, zakładam, że niektórzy nasi słuchacze na początku tej audycji mogli być zdziwieni i zaskoczeni, a może nawet niektórzy pobłażliwym uśmiechem kwitowali fakt, że Najwyższa Izba Kontroli, która jest naczelnym organem kontroli w państwie, zajmuje się otyłością. Ale patrząc i słuchając chociażby tego, co pan redaktor przed chwileczką wyliczył, patrząc na otyłość nie, na jak, nie jako na przypadłość, o której Możemy dyskutować w kategoriach wizualnych czy w kategoriach wyłącznie estetycznych, a patrząc na nią jako poważną chorobę, która wywołuje skutki skutki dotykające nie tylko osobę chorą na otyłość, ale skutki społeczne i skutki y, dotyczące właśnie sfery ekonomicznej, finansowej, funkcjonowania y, całego państwa, no to należy wtedy na tę chorobę, y, patrząc przez pryzmat y, ilości osób dotkniętych tą chorobą, a także kosztów, jakie ta choroba generuje dla państwa i społeczeństwa, wtedy dochodzimy do wniosku, że choroba otyłościowa jest poważnym problemem, do którego trzeba podejść w sposób kompleksowy, zorganizowany i zaangażować w to struktury państwa, bo wystarczy przytoczyć tylko kilka liczb półtora miliona hospitalizacji związanych z otyłością. Leczenie powikłań, a także samej choroby pochłania jedną piątą budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia. Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które poniesiono na Świadczenia wynikające z niezdolności do pracy w związku z rozpoznaniem choroby otyłościowej wyniosły, wzrosły z około 22 milionów w 2012 roku do ponad 31 w 2022 roku, a więc ogromny, ogromny progres w ciągu zaledwie 10, 10 lat. Dalej w ciągu 10 lat liczba dni nieobecności w pracy spowodowanej chorobą otyłości wzrosła ponad siedmiokrotnie, z 28 tysięcy do niemalże 206 tysięcy, a wydatki na ten cel wzrosły ponad 12 dwunastokrotnie. No i według szacunków OECD w ciągu najbliższych 30 lat z powodu chorób wywołanych otyłością, nasz kraj straci około 108 miliardów złotych, czyli przeszło 4% produktu krajowego brutto. To jest ponad 3,5 miliarda złotych rocznie, tylko dlatego, że nie podchodzimy w sposób kompleksowy i zorganizowany do diagnozowania i leczenia chorób. Związanych z otyłością. I myślę, że te dane i te, które Pan redaktor przytoczył, są wystarczającym powodem do tego, żeby chorobą otyłości zainteresował się najwyższy organ kontroli w, naszych, w naszym państwie i żeby zbadał, jak państwo radzi sobie z tym problemem, który no, wygląda i urasta do problemu. Yy, ogromnych rozmiarów w skali całego kraju. No yy, wspomniał pan dyrektor tutaj o yy, diagnostyce i leczeniu, ale również profilaktyka będzie ten wątek jeszcze będzie powracał. Dzisiaj pani profesor a, no w, yy, z yy, informacji o wynikach kontroli wynika, że to się różnie rozkłada w województwach, ale yy, nadwaga i otyłość dotykają no od 60 do 70% dorosłych osób. Czy, czy to znaczy, że my już wkraczamy w etap, kiedy to można nazwać normą społeczną? Skąd, skąd się w ogóle bierze? Czy choroby nigdy nie będzie można nazwać normą? I generalnie skąd się to bierze? Z postępu cywilizacyjnego. I wbrew pozorom. To nie tylko środowisko, w jakim żyjemy, czyli coraz mniejsza ilość ruchu i coraz bardziej energetyczne jedzenie, ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że ten czynnik środowiskowy, który odgrywa największą rolę w tak dużym wzroście w ostatnich latach zachorowań na nadwagę i otyłość, to jest czynnik związany z naszym funkcjonowaniem psychicznym. Żyjemy w ciągłym pośpiechu narastającym stresie. Żyjemy w social mediach zamiast w rzeczywistości. Istnieje coraz większa tendencja do rywalizacji, pewnego rodzaju ekshibicjonizmu. Brak jest więzi międzyludzkich, takie jak były jeszcze 20-30 lat temu. Można powiedzieć, że ludzie zaprzyjaźniali się w kolejkach, w różnych innych miejscach. Dzisiaj ktoś ma 2000 przyjaciół na Facebooku i nie ma z kim pójść na kawę. Więc generalnie zaczynamy żyć zupełnie inaczej. Coraz młodsi ludzie mają problemy z komunikacją z innymi, bo używają głównie elektroniki do komunikowania się ze światem. Istnieje dużego stopnia izolacja społeczna. Pandemia się jeszcze do tego przyczyniła, bo okres zamknięcia w domu spowodował, że jeszcze ta izolacja, tendencja do izolacji jest jeszcze większa. Poza tym to jest świat, którym, w którym pojawiają się celebryci, którym wielu chce dorównać, to wszystko powoduje frustrację frustrację, którą w różny sposób ludzie rozładowują. Jedzenie jest też jednym z nałogów, który łagodzi ten stres psychologiczny i jest, można powiedzieć, najbardziej akceptowalny społecznie, bo przynoszący szkody jednostce, społeczeństwu w późniejszym czasie jak pan dyrektor przed chwilą pokazał bo to jest choroba również nie tylko jednostki, ale i społeczna ale jeżeli popatrzymy też przez pryzmat, tego, co już wiadomo, nie od dzisiaj, bo publikacje o tym, że otyłość u dzieci jest odzwierciedleniem dysfunkcjonalności rodziny, pojawiały się już ponad 20 lat temu. I jak popatrzymy na zmiany, jakie zachodzą w rodzinach, chociażby na to, jak rosną wymagania wobec dzieci, jak dzieci obarczone są zajęciami pozalekcyjnymi, czego rodzice od nich oczekują, jaka jest duża presja, jak mało jest wsparcia w rodzinie, jak duży jest brak czasu dla dziecka, jak często właśnie dziecku znajduje się różnego rodzaju zajęcia, żeby nie musieć się nim zajmować, to to dziecko nie mając tego podłoża i wsparcia też często... Na przykład, znajduje wsparcie w kimś spoza rodziny, znaczy spoza tej najbliższej rodziny, ale również dalej rodziny. Babcia będzie się mu kojarzyła z czymś dobrym, słodkim i przytuleniem, czego może nie być w domu, bo w domu może być oskłość i brak czasu. I w ten sposób jedzenie zaczyna się kojarzyć z czymś przyjemnym, z rozładowaniem emocji. Potem zostaje to w dorosłym życiu. I yy, Często, jak się każdy z nas zastanowi, to w różnych sytuacjach sięgamy po coś dobrego do zjedzenia. Jak jesteśmy zestresowani, jak jesteśmy zmęczeni, jak nam coś wyszło, jak nam coś nie wyszło. Sobie tam uruchomić hormon, tak. tak? Przyjemności. Dokładnie, czyli dopaminę w układzie nagrody. Mhm. I tak naprawdę to, jak się patrzy na współczesny świat, to to jest główny czynnik, który powoduje tak duży wzrost zachorowań. Poza tym mamy jeszcze kwestię dowodu na to, bo w okresie pandemii, jak pokazały liczne badania, odsetek osób jedzących pod wpływem emocji zwiększył się w każdej praktycznie badanej populacji. I to nie ustępuje, się, skończył się czynnik ustąpiło. To często zostaje. I to radzenie sobie ze stresem, z emocjami negatywnymi, pozytywnymi, z nadmiarem. Zajadanie tak. stresu, tak? To kiedyś się nazywało zajadaniem stresu, ale to nie jest takie mhm. proste. Dziś mówimy o jedzeniu pod wpływem emocji. To jest pierwszy stopień do zaburzeń odżywiania, czyli zespołu. Najbardziej znanego pod nazwą zespół kompulsywnego jedzenia. On w tej chwili zmienił trochę nazwę, ale pozostanę przy tej starej, bo ona jest najbardziej rozpoznawalna. A trzecim stopniem tego stadium jest już nałogowe jedzenie. I wiemy, że taki stan istnieje. I patrząc tutaj na właśnie skutki społeczne, to my nie możemy pominąć tego aspektu, bo mamy tutaj chorego w dwóch aspektach. Chorego można powiedzieć w pewien sposób na duszy i chorego na ciele. Bo jeżeli ktoś ma zaburzenia odżywiania, spowodowane dysfunkcją układu nagrody, odzwierciedleniem czego fizycznie jest zachorowanie na otyłość, to nie możemy tych dwóch rzeczy oddzielić. I jak popatrzymy na to, że 70% dorosłych chorujących na otyłość i nadwagę. Z czego około 50% to są ci, którzy chorują na nadwagę. To nie jest tak, że ta choroba się zatrzyma albo część u części sama ustąpi. W miarę upływu czasu ta grupa chorych na nadwagę zacznie chorować na otyłość. Mnie czasem przeraża, jak w środowisku medycznym trwają dyskusje, czy leczyć nadwagę no, nie, dzisiaj to już zostało powiedziane. Profesor Wyleżą powiedział, że żeby być leczonym z powodu otyłości, to trzeba mieć otyłość trzeciego stopnia, bo wtedy jest chirurgia bariatryczna. To również nie leczmy tych chorych na nadwagę, poczekajmy, aż będą chorzy na otyłość. I niestety to jest problem, że nie potrafimy tutaj podejść do tego w ten sposób, że zacznij, zacznijmy leczyć jak najwcześniej. Leczyć skutecznie, rozpoznajmy przyczynę i leczmy kompleksowo przy udziale wszystkich tych specjalistów, którzy, którzy są wymienieni w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Bo wtedy jesteśmy w stanie uzyskać zahamowanie narastania chorych z coraz większym nasileniem choroby. Jeżeli my będziemy czekać, no to do niczego dobrego nie dojdzie. Panie profesor, ale ja tutaj śledząc pani wypowiedź, wynotowałem trzy rzeczy, które wydaje mi się one sugerują, że problem nie jest taki bardzo prosty, że jest w tym coś więcej. Mianowicie, no, ponieważ wzrasta na przykład promocja tak zwanej zdrowego trybu odżywiania się. Ci celebryci, którzy stanowią jakieś wzorce osobowe, to są najczęściej osoby szczupłe. Bardzo wysportowały. Oczywiście mają warunki, żeby, żeby to robić. Mają pewnie kompleksową opiekę medyczną, która sprawia, że ich, że ich właśnie wizerunek jest taki, a nie inny. Z drugiej strony z kolei też widzę sporo e, zdjęć, na których osoby otyłe pokazują, jakby chwalą się swoją otyłością. Nie, nie wstydzę się swojego ciała, więc to się rozjeżdża na ileś, że tak powiem, tendencji. Ciało pozytywność. Tak. Proszę Państwa, Panie Redaktorze, no bardzo dobre pytania, tylko bardzo rozległe i trudne do tego, żeby Wiem. to w paru z, zdaniach powiedzieć. Może się uda. Postaram się. Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o celebrytów, to ja bym była daleka od mówienia, że oni promują zdrowe odżywianie. Nie, nie, ja nie mówię, że oni promują. Nie. Jest z jednej strony promocja w sklepach i tak dalej. Tak, ale w ogóle. Trenerki i tak dalej pokazują, w ogóle wszystkie jak... trenerki i tak dalej, to ja bym była bardzo daleka od tego, żeby mówić tutaj o zdrowiu jako takim. Ponieważ są promowane różne rzeczy, które z pozoru mogą wyglądać na zdrowe odżywianie, ale tak naprawdę to niekoniecznie nimi są. Są różni trenerzy fitness, którzy promują różnego rodzaju ćwiczenia. Ja kiedyś usiadłam z dwoma fizjoterapeutami, którzy są dobrymi specjalistami, i oglądaliśmy jedną z bardzo popularnych medialnie trenerek, która pokazywała ćwiczenia dla osób chorych na otyłość. I w ciągu 30 minut tego oglądania tych ćwiczeń, koledzy pokazali mi, ile uszkodzeń dozna chory na otyłość wykonując te ćwiczenia. Więc to, jeżeli my patrzymy na otyłość jako na coś, czym może się zająć każdy, to znaczy ktoś, kto jest trenerem fitness, ktoś, kto jest celebrytą i właśnie wymyślił kolejną dietę i jakieś, jakieś cudowne rozwiązanie na swoją masę ciała, to tworzymy kolejnych klientów dla opieki zdrowotnej pacjentów chorych na kolejne rzeczy. Stosowanie cudownych diet jako antidotum na otyłość, jak udowodniono w kilku badaniach, jest przyczyną wtórnych, wtórnego rozwoju zaburzeń odżywiania. Każda kolejna dieta cud powoduje, że układ nagrody zaczyna funkcjonować gorzej i rozwijają się właśnie te zaburzenia odżywiania, o których mówiłam później, wcześniej, przepraszam. Natomiast jeżeli chodzi o ciało pozytywność, Proszę Państwa, ja o tym dużo myślałam, bo ciało pozytywność jest nurtem, który powstał w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. Tam wtedy już zaczynała się ta fala wzrostu zachorowań na otyłość powoli. Ciało pozytywność widzę w różnych aspektach i w różnych miejscach, stykając się z. Z działalnością w różnych gremiach i byłam również członkiem rady naukowej Fundacji Chorych na Otyłość. Odwaga, która niestety zawiesiła swoją działalność ze względu na kwestie zdrowotne, osoby, która była siłą napędową tej fundacji, ale przyglądałam się temu pod różnym kątem i powiem, że. Może ja się mylę, bo nie przeprowadziłam żadnych badań, które by to potwierdzały, ale to jest mój odbiór i moje przemyślenia, że ciało pozytywność jest krzykiem rozpaczy tych, którzy nie znajdują pomocy. Nawiążę do dzisiejszego raportu. Co ten chory na otyłość ma zrobić, w aspekcie tego, co Państwu w raporcie wyszło? W zasadzie albo może siąść w kącie i płakać, w większości przypadków. Albo może poszukać prywatnego miejsca, gdzie tą pomoc znajdzie, bo kilka takich miejsc w Polsce jest. Albo może stwierdzić, że jest fajny taki, jaki jest i w zasadzie podoba się sobie taki, jaki jest. A ja owszem, a ja tak. tak. I nie traktuje tego jako choroby. Uh -huh. I takie rozwiązanie wydaje się być najprostsze. Jeżeli coś zaakceptujemy. To przestaje być to dla nas źródłem frustracji, chociaż powiem tak, że moje drugie przemyślenie dotyczące tego problemu jest takie, że to może być maska. Że to z wcale pewnością. nie jest tak, że się ktoś z tym pogodził. Mhm. No tak, że to też jest rodzaj tego właśnie zajadania, tak zwanego. Tak. Panie dyrektorze, co, co wiemy? W tej chwili dzięki, dzięki kontroli na temat monitorowania stanu osób cierpiących na nadwagę i otyłość, czy, czy ich postępu bądź cofania się choroby? Czy, czy to w ogóle w jakikolwiek sposób jest sprawdzane, kontrolowane? Panie redaktorze, z treści i naszej informacji o wynikach kontroli wynikają pewne konkluzje, które Kilkakrotnie co najmniej przewijały się również w wypowiedzi pani profesor przed momentem. Mamy mianowicie osoby chore na otyłość, które nie mają do kogo się zwrócić o pomoc i muszą osiągnąć ten najwyższy trzeci stopień choroby otyłościowej, żeby móc liczyć na pomoc ze strony państwa, czyli na refundowane operacje chirurgii bariatrycznej. Co w takim razie państwo robi, aby wcześniej diagnozować takie osoby i pomagać im? Tę wiedzę o osobach chorych na otyłość powinniśmy czerpać z oficjalnych sprawozdań, które funkcjonują w naszym systemie zdrowia, a których rzetelne wypełnianie. I przekazywanie odpowiednim organem jest prawnym obowiązkiem podmiotów funkcjonujących w tym systemie ochrony zdrowia. I mamy takie sprawozdania MZ11, które dotyczą liczby osób objętych czynną opieką, między innymi z powodu choroby otyłościowej. I w naszej kontroli ustaliliśmy, że te sprawozdania MZ11 Składanie z pełna 70% zobowiązanych podmiotów. Ustaliliśmy, że różne POZ-y w diametralnie nieraz odmienny sposób interpretowały, które dane i jak ująć w sprawozdaniu. I jaki jest efekt tych naszych badań? Niewłaściwe albo niezgodne ze stanem faktycznym dane stwierdzono we wszystkich. We wszystkich poddanych naszej kontroli POZ-ach. A więc tu jest jakby u podstaw mm, pewien problem Już z przekazywaniem tak? wiedzy. Już jest wiedza zafałszowana, niejednolicie ujmowana według y, aktualnej wiedzy i chęci danej osoby, która to sprawozdanie y, wypełnia. Nawiasem mówiąc, panie dyrektorze. jak Czegokolwiek się chyba tknie izba nasza, to, to, to stwierdzamy błędy w sprawozdawczości, więc to jest chyba też jakaś choroba już ogólna. To prawda, to prawda. A, a właśnie ta sprawozdawczość jest podstawą do pozyskiwania informacji, które stanowią fundament do dobrego zdiagnozowania problemów i podejmowania adekwatnych decyzji, które tym osobom, w naszym przypadku chorym na chorobę otyłościową, mogą pomóc. Proszę popatrzeć dalej. Mamy jeszcze drugi rodzaj sprawozdawczości: to obowiązek raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia przez POZ-y masy ciała i wzrostu pacjentów. W naszej kontroli wykazaliśmy, że Raporty są sporządzane w odniesieniu do zaledwie 7% pacjentów, którzy przynajmniej raz w roku odbyli wizytę w POZ-cie. Co istotne i tu podkreślam, minister zdrowia, zapoznając się z wynikami naszej kontroli, przyznał, że nigdy do tych danych nie sięgał, nigdy ich nie pobierał, nie analizował aż do czasu naszej kontroli. Jakże więc mógł mieć wiedzę na temat skali problemu i podejmować decyzje adekwatne do, 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 do tego problemu? Od 2020 roku podmioty lecznicze. Które realizują świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, mają prawny obowiązek przekładania tych danych do Narodowego Funduszu Zdrowia. No i jaki mamy, jaki mamy efekt tej sytuacji? No Resort zdrowia, po pierwsze, nie ma wiedzy, jak wygląda ta polska rzeczywistość w zakresie choroby otyłościowej, która byłaby podstawą po raz kolejny, powtórzę, do adekwatnych działań. I chociażby ten brak wiedzy naszego resortu zdrowia w tej kwestii pokazują dane WHO, a także nasze dane pozyskane z NFZ, które pokazują, że szacowana na podstawie tych sprawozdań, które docierają do ministra. Odnośnie otyłości w Polsce no, jest dwudziestokrotnie mniejsza niż wykazują to właśnie dane ze Światowej Organizacji Aha. Zdrowia. Pani profesor, to pan dyrektor przed chwilą wspomniał o WHO. Jak my się plasujemy na tle innych społeczeństw? Czy, czy nasze polskie BMG jest tutaj lepsze, gorsze? Czy powiem tak, że jeżeli chodzi o dane WHO, to. Ja mam to, co do tych wiarygodności pełnych, tych danych, pewne zastrzeżenia, dlatego że wiem, jak one powstają. To są też pewnego rodzaju raporty krajowe, które o różne rzeczy są opierane, i zależnie od tego, kto raportuje, to te dane będą, będą różne. Aczkolwiek powiedzmy, że z, pewnym, z pewną dozą błędu dla danego kraju, no, pniemy się. Ku górze, czyli ku podium. Powoli, ale idzie nam to skutecznie. Czyli, czyli jest wzrost zachorowań. Co mhm. prawda, nie wyprzedzają nas znacznie w ostatnich latach. Wszystkie kraje rozwinięte zresztą mają tą sytuację w pewien sposób, można powiedzieć, poprawiające tło że najszybciej w tej chwili rośnie częstość zachorowań w krajach rozwijających się, na przykład. Meksyk wyprzedził Stany Zjednoczone, zjednoczone trudno nie wiem do jakich krajów zaliczyć poprawnie zjednoczone emiraty arabskie, ale one też są w tej chwili w czołówce w ogóle wiele krajów tamtego regionu. Ameryka Południowa cała w zasadzie, więc oni trochę nas wyprzedzają, aczkolwiek na tle Europy czy Stanów Zjednoczonych wypadamy coraz gorzej. Już Ponad 10 lat temu, jak porównywaliśmy populację polskich osób w wieku podeszłym, częstość i liczbę chorych na otyłość i nadwagę w tej populacji osób w wieku podeszłym w badaniu polsenior, to była to dokładnie taka, taki sam odsetek jak w badaniu NANES amerykańskim, gdzie. Tylko jeżeli się uwzględniło białą populację Stanów Zjednoczonych. Czyli byliśmy na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o rasa jako tak, taką. I w Europie należymy do czołówki, gdzieś mieścimy się w pierwszej dziesiątce. Jeżeli chodzi o drugi aspekt o aspekt europejski leczenia i diagnozowania to proszę Państwa, niedługo będziemy jednym z ostatnich krajów, w którym nie będzie specjalisty obesitologa, i w którym nie będzie ośrodków leczenia otyłości. Kiedy w roku 2011, nie twierdzę, że ja to wymyśliłam, bo o, przepraszam, że jeszcze tutaj cofnę się trochę do historii, ale już w latach wcześniejszych, moja mistrzyni, pani profesor Zachorska-Markiewicz, nieżyjąca już, działała w kierunku tego, żeby powstała specjalizacja z Ja w takim interdyscyplinarnym zespole, gdzie był dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta i lekarz. Pracowałam jako młody, rozpoczynający karierę zawodową, adept sztuki medycznej pod kierunkiem pani profesor. To był przełom lat 90. i 2000. W Katowicach taki ośrodek istniał. Dzięki temu, że ówczesny dyrektor Kasy Chorych, pan dyrektor Andrzej Sośnierz, zdołał Przyjąć argumenty pani profesor Zachorskiej-Markiewicz i taki ośrodek został stworzony. Po kilku latach niestety zniknął, i od tego czasu praktycznie takich ośrodków nie ma w Polsce. Natomiast, wracając tutaj do kwestii właśnie tego, co się dzieje w Europie, to w 2011 roku, kiedy zostałam prezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Pojechałam na zjazd europejski i tam na posiedzeniu właśnie General Council poruszyłam wątek specjalizacji z obesitologii. I muszę powiedzieć, że wśród starszych, znacznie ode mnie wtedy kolegów, będących prezesami towarzystw w innych krajach europejskich, wywołałam uśmiech pobłażania na twarzy. Gdybyśmy wtedy zaczęli rozmawiać poważnie w Polsce na ten temat, bylibyśmy pierwsi w Europie. Niestety, te. Kilkanaście lat, gdzie działaliśmy w różnych aspektach i w różnych miejscach, żeby ta specjalizacja powstała, nie znaleźliśmy ani poparcia wystarczającego środowiska medycznego, ani ministerstwa. Do dziś tej specjalizacji nie ma. Jest chociażby najbliżej to w Czechach, na Węgrzech, w innych krajach europejskich też jest stworzona. I jeżeli nie będzie specjalisty, do którego można skierować tych pacjentów to będzie to co pokazał raport zaprezentowany dzisiaj przez pana dyrektora i panią Magdalenę że generalnie mamy tu sytuację że lekarze z POZ-u którzy nie mają czasu kierują tego pacjenta do opieki specjalistycznej jak mu znajdą w swojej radości cukrzycę albo chorobę jakąś kardiologiczną no to bądź endokrynologiczną, to jest furtka, diabetolog, endokrynolog, kardiolog i pacjenta nie ma. I jak nie ma pacjenta, to nie ma problemu. Jeżeli chodzi o raportowanie i ministerstwo, to mnie się nasunęły takie przemyślenia w trakcie tego, co mówił pan dyrektor. Pierwsze to jest takie, które powtarzam nieustannie, ale ciągle nie potrafię go w życiu zastosować, żeby podejść do inaczej. Nadmiar wiedzy nie czyni człowieka szczęśliwym. I jak człowiek sięga po wiedzę, to staje się nieszczęśliwy. Jak się widzi coś w innym świetle, że czegoś nie ma albo czegoś jest mniej, to od razu człowiek jest szczęśliwszy. Tak nawiązując do tego, że jak człowiek jest nieszczęśliwy, to może zachorować na otyłość. No więc, generalnie, przecież wszyscy tak. Powiedzmy nie na liczbach, ale wiedzą jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o nadwagę i otyłość w Polsce. Było chociażby badanie WOBAŻ, było parę innych badań epidemiologicznych, które to pokazywały i pokazywały trend wzrostowy. WOBAŻ 1, WOBAŻ 2 po 10 latach. I to nie jest tajemnica, to można powiedzieć, że to jest tajemnica Polis, Poliszynela, ale jak ktoś raportuje... Że jest tego mniej, no to nie jest tak źle, to można to zostawić i się tym nie, nie zajmować. Z drugiej strony, jak mamy dane Cebosu odnośnie występowania nadwagi i otyłości i porównamy je do danych epidemiologicznych, czy do tych danych, które zaprezentowano dzisiaj, to w ogóle sytuacja jest tak optymistyczna, że to jest 10% różnicy. Dlaczego? No, bo tam się dzwoni do. do Wybranej grupy osób i się ich pyta, ile ważą, ile mierzą. No i na tej podstawie się szacuje. A jeżeli chodzi o kwestie raportów i innych rzeczy, sobie tak myślę, w dobie cyfryzacji, jakby tak stworzyć program dla POZ-ów: typu, jak nie wpiszesz odpowiednich danych, to cię nigdzie dalej nie przepuści. No to nie byłoby wyjścia no można powiedzieć, że nie zawsze musiałyby być to prawdziwe dane, ale generalnie już by, był jakiś czynnik ograniczający. A poza tym, jeżeli wprowadzić by wszędzie jeden, jedyny słuszny program komputerowy, który zaciąga te dane do centralnego serwera, no to nie byłoby problemu z tym, czy ktoś raportuje, czy nie raportuje, czy robi to źle, czy dobrze. Przecież mamy sztuczną inteligencję już nieomal, a nie potrafimy rozwiązać takich prostych, wydawałoby się, z pozoru problemów. Panie dyrektorze, no tutaj pani profesor już wspomniała o, o, o tym, że otyłość generuje również inne schorzenia i że bardzo łatwo jest zepchnąć wtedy na tych innych specjalistów. Czy w ogóle wyszło w raporcie ten dostęp do, do poradnictwa specjalistycznego? W zasadzie należałoby zacytować ostatnią wypowiedź pani profesor. Nie mamy specjalizacji w zakresie e. obesitologii i nie mamy y, y, spe, specjalistycznych ośrodków leczenia choroby otyłościowej. I dopiero kiedy mamy do czynienia z otyłością trzeciego stopnia, pojawia się ta ostateczność, czyli chirurgia y, bariatryczna. Y, ale, tak jak wspomnieliśmy, choroba otyłościowa. Jako choroba samoistna to jest jeden problem, ale ona wywołuje cały szereg różnych innych powikłań zdrowotnych, które Będą, mogą być leczone. W polskim systemie opieki zdrowotnej to na lekarzu POZ-u, tej podstawowej opieki zdrowotnej, w pierwszej kolejności spoczywa odpowiedzialność za profilaktykę, diagnostykę i dobór odpowiedniego sposobu leczenia osoby. U której stwierdzono chorobę otyłościową. I w trakcie kontroli, o tym pani profesor wspominała również, pokazaliśmy, że lekarze POZ czują się z tym bardzo niekomfortowo, ponieważ Uważają, że nie są w tej sprawie kompetentni, wskazują na braki czasowe do pracy z pacjentem chorym na otyłość. Uważają, że brak im odpowiedniego przygotowania do takiego psychologicznego i dietetycznego prowadzenia pacjenta. Ale też pokazaliśmy w naszej informacji, że w tych trzech latach, które objęliśmy naszą kontrolą, występowały również inne powikłania, inne choroby wynikające z choroby otyłościowej, czyli nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu drugiego, czy też niedoczynność tarczycy. No i popatrzyliśmy, jak i ilu pacjentom chorym na otyłość i powikłania udzielono świadczeń te świadczenia były udzielane znowu tutaj się odwołuję do wypowiedzi pani profesor w specjalistycznych poradniach tutaj Proszę zauważyć raz jeszcze, nie mamy poradni specjalistycznej do choroby otyłościowej, ale już do chorób będących efektem choroby otyłościowej, będącym, będących powikłaniami wynikającymi z choroby otyłościowej. No ja myślę, że to również układ kostny, kręgosłup i tak dalej. Bo to jest to znacznie więcej wnosiłości. Oczywiście. Rzeczy. To najczęściej w tych trzech latach, które objęliśmy kontrolą takich świadczeń osobom z powikłaniami wynikającymi z choroby otyłościowej. Udzielano w poradniach endokrynologicznych, diabetologicznych i kardiologicznych. No, i tutaj niestety następne ustalenia pokazują, że w tych poradniach czas oczekiwania tylko w ciągu tych trzech lat, które poddaliśmy kontroli, wydłużył się. Wydłużył się ten czas oczekiwania na wizytę w przypadkach pilnych i wzrosła liczba pacjentów oczekujących na udzielenie im porady, porady medycznej. I w raporcie naszym podajemy dokładne dane liczbowe co do wzrostu tego czasu oczekiwania i liczby, i liczby pacjentów. Myślę, że w tym czasie również wpływ na wydłużenie tego okresu oczekiwania. Miał ograniczony dostęp do świadczeń spowodowany zmniejszającą się liczbą podmiotów, w których zawarto, z którymi zawarto umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym rodzaju aos takich jak właśnie te poradnie endokronologiczna, diabetologiczna, czy też występowanie dużych dysproporcji pomiędzy poszczególnymi województwami w kraju. Co do tej sieci. Takowych poradni. Minister, to też ustaliliśmy w naszej kontroli, próbował wprowadzić jakieś środki zaradcze, czyli np. to bezlimitowe rozliczenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AS, czyli zgodnie z rzeczywistym wykonaniem tych świadczeń. I w założeniach miało to ułatwić dostęp do lekarzy specjalistów poprzez skrócenie czasu i zmniejszenie liczby chorych oczekujących na wizyty. No ale ostateczne ustalenia kontroli pokazały, że podejmowane przez ministra działania nie przyniosły niestety tych pożądanych efektów i dostęp do świadczeń był znacznie ograniczony, no z uwagi przede wszystkim na długość tego rzeczywistego czasu oczekiwania na wizyty w poradniach w poradniach specjalistycznych. No, zaraz, zaraz. To znaczy, ja już widzę, że tu jest kilka źródeł stanu, który wychodzi w badaniu izby, bo to jest. Nie... Pani profesor wspomniała o tempie i stylu naszego życia, i o stresie i rozmaitych tego typu zjawiskach. Z drugiej strony zła sprawozdawczość, czyli niewiedza o skali problemu, ale do tego dochodzi. No, właśnie ta postawa lekarzy POZ-owskich. Pani profesor, skąd, skąd tak ta, to spychanie, skoro przecież, no nie wiem, to y, otyłość jest chyba z, z, opisaną jednostką chorobową już chyba dość, od dość dawna. Czy edukacja w uniwersytetach medycznych to pomija? Absolutnie. Nie, absolutnie ja bym tutaj nie y, obwiniała lekarzy rodzinnych. Ja z, współpracuję od wielu lat z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Y, organizujemy jako Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością wiele szkoleń dla lekarzy rodzinnych. Y, I problem nie leży w braku wiedzy, co po niektórych, czy braku chęci, czy lenistwu, czy nazwijmy to jakkolwiek. Problem leży w tym, że po pierwsze, w Polsce lekarz rodzinny ma pod opieką. Ja nie pamiętam dokładnie, bo to nie, nie moja działka, ale wydaje mi się, że około dwa, ponad 2000 dwa pacjentów na jednego lekarza rodzinnego przypadająca. 10 minut bodajże na poradę jest w nfz -cie. Co można zrobić w ciągu 10 minut? Proszę Państwa. Przedstawić. Tak. I jeszcze trzeba recepty tak. wypisać, i parę innych tak. rzeczy zrobić. Ja nie wiem, kto to wymyślił, ale. Jak kiedyś mi opowiadał jeden ze znajomych z jakiegoś stażu w Stanach, że tam było to zorganizowane tak, że on przechodzi, że pacjenci byli w pomieszczeniach, już gotowi do badania, odpowiednio rozebrani, przygotowani i tak dalej. Tu miał dyktafon i sekretarkę i szedł z pomieszczenia do pomieszczenia i badał tych pacjentów i wtedy to ogarniał w te 10 minut. Czy u nas to tak wygląda? No nie, nie wygląda i mam nadzieję, że tak wyglądać nie będzie, bo mówimy coraz więcej o humanizacji medycyny. W 10 minut, jeżeli przyjdzie starsza osoba i ma chociażby się rozebrać do połowy i ten lekarz ma ją zbadać, ma zrobić dokumentację medyczną, wypisać recepty i jeszcze z nią porozmawiać i ją w jakiejkolwiek aspekcie wyedukować, to on by musiał być cudotwórcą. Bo tego się po prostu zrobić fizycznie. Nie da. I u mnie wizyta pacjenta chorego na otyłość pierwsza trwa półtorej godziny, plus wizyta u dietetyczki, która siedzi za moją ścianą która trwa godzinę to jest dwie i pół godziny. Jaka to jest skala do 10 minut? Oczywiście, zdiagnozować lekarz może. Tylko ja wielokrotnie rozmawiałam przy okazji różnych konferencji i szkoleń z lekarzami rodzinnymi. I oni sami do mnie podchodzili i mówili, okej, okay, co z tego, że my zdiagnozujemy? To jest to, co powiedziałam wcześniej. Nadmiar wiedzy nikogo nie uczyni szczęśliwym. Co my mamy zrobić z tym pacjentem? Nie mamy, możemy go posłać prywatnie do dietetyka, prywatnie do psychologa, prywatnie do fizjoterapeuty. Tylko ten pacjent nam powie, że, na to, że jego na to nie stać. Możemy mu wypisać leki, nierefundowane do tego wszystkiego. Część pacjentów oczywiście ok. I leki, i psycholog i tak dalej zapłaci, ale jaki to jest odsetek? Cała reszta, no przecież ten lekarz, jak mu zacznie opowiadać tego typu rzeczy, no to pacjent się obrazi i więcej do niego nie przyjdzie, bo mu tutaj go, naraża go na wielkie koszty. I właśnie dochodzimy do tej sytuacji, kiedy lekarze rodzinni czują wielką potrzebę tego, żeby móc tego pacjenta skierować do ośrodka zintegrowanego. Takiego, gdzie on otrzyma tą kompleksową opiekę. I to, że oni kierują tych pacjentów do innych specjalistów, to jest też moim zdaniem swojego rodzaju taki krzyk rozpaczy. Bo my mówimy o różnych rozwiązaniach. Kiedyś lekarz rodzinny się jawił w Polsce, że to będzie taka instytucja jak w wielu innych krajach, że odciąży w aspekcie leczenia nadciśnienia, tam cukrzycy typu drugiego, niedoczynności tarczycy itd. specjalistykę. Czy to ma miejsce? W lekarza rodzinnego wypatrzono zupełnie instytucję. W kwestii tego, że odbierano najpierw uprawnienia, potem dawano, potem znowu odbierano, lekarz rodzinny musiał kierować do specjalistów, żeby jakiekolwiek badania wykonać, bo nie mógł zlecić tego, nie mógł zlecić tamtego i owego, to spowodowało pewnego rodzaju w tych ludziach też niechęć i frustrację. Poza tym, zacznijmy jeszcze od tego, że rzeczywiście na uczelniach medycznych praktycznie nie ma kształcenia związanego z otyłością jako taką. Ja prowadzę fakultety dla chętnych studentów. Natomiast nie ma zajęć o leczeniu otyłości jako takim. O diagnozowaniu trochę. No to przecież jest to, cywilizacyjna choroba już właściwie. No ale ona jest, ona nie jest chorobą przodującą, mimo tego, że powiedziałam w tej pierwszej części po zakończeniu yy, prezentacji raportu, że otyłość jest matką wielu innych chorób. To zrozumienia do tego nie ma. I y, dlaczego nie ma, bo wracamy tutaj do podstawowej przyczyny. Jak mamy pacjenta chorego na cukrzycę, y, to y, jest diabetolog. I jak prowadzimy zajęcia dla studentów dotyczące cukrzycy, to on idzie do kliniki diabetologii na te zajęcia. A gdzie ma iść się uczyć o otyłości? Jak nie ma kliniki obesitologii? Ani poradni obesitologicznej. No to nie ma, to nie ma. Znowu, każdy mu tam coś wspomni. Trochę mu na kardiologii powiedzą, trochę na diabetologii, jak nie zapomną, i tak dalej, gdzieś usłyszy. Czyli taka szczątkowa wiedza. tak, no tak czyli wracamy do problemu że błogiej ignorancji, takiej yy, mniej wiemy. Tym. Poza tym. Yy, nie wiem, czy powinnam to o tym mówić, czy nie powinnam, ale są o, a, ankiety okresowe, oceny nauczycieli akademickich. I w mojej ankiecie się przewija, że za dużo jest y, na moim przedmiocie ciało otyłości. No, za dużo jest jeden wykład i y, są jedne zajęcia. To jest za dużo to są, i to jest ocena studentów, medycyny zresztą. Więc proszę Państwa, jeżeli my popatrzymy na to, to właśnie. Ja myślę, że wszędzie otyłość jest marginalizowana z tego powodu, że wszystkie te powikłania mają swoje umiejscowienie w systemie, podniesione swoje znaczenie, mają swój lobbying, a na otyłości znają się wszyscy. A jak się znają wszyscy, to jest tak jak z amolem jest na wszystko, czyli na nic. I de facto, generalnie mamy sytuację, której ten pacjent usłyszy w jednym, w drugim, trzecim miejscu. Proszę jeść, mniej więcej się ruszać. Proszę tam, niech pani schudnie. Proszę iść do dietetyka. Albo niech pani coś ze sobą zrobi. Przecież to są stałe rzeczy, które słyszą pacjenci jako poradę w leczeniu otyłości. Tutaj te 2%, które było leczone na otyłość, to ja bym jeszcze chciała wiedzieć, i pewnie tego już państwo nie byli w stanie zgłębić, jak ich leczono. Bo to jest zagadka, taka, która mogłaby się okazać, że z tych 2% to jest promil, który był leczony w jakiś sposób medyczny, a nie poradą tego typu, jak przed chwilą zacytowałam. Jakie tego są skutki? Były też badania, które pokazały, że pacjenci przestają korzystać z systemu opieki zdrowotnej czy chorzy na otyłość po kilku tego typu poradach. I Wspominał pan profesor, wyleżał po prezentacji raportu o y, związku otyłości z nowotworami. No wiecie co państwo, jedno z badań wykazało, że ci, którzy właśnie byli tak potraktowani z powodu swojej choroby y, 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 otyłości, na przykład potem już w ogóle nie chodzili na badania profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego, czy na mamografię, bo byli na tyle źle nastawieni do opieki zdrowotnej, że już im nie chcieli. I jak nie poszczerzemy tego problemu szerzej i będziemy sobie traktować dalej otyłość jako problem kosmetyczny, a nie jako poważną jednostkę chorobową, to dobrniemy do tego, że cała ta specjalistyka będzie tak obciążona powikłaniami otyłości, że choćby naprodukować, przepraszam za wyrażenie jeszcze dwa razy tyle specjalistów. I płacić bez limitu to człowiek jest tylko człowiekiem. I kardiolog jest w stanie przyjąć w poradnik góra 20 pacjentów, jak mówią koledzy, z doświadczeniem, żeby nie popełnić błędu. I nie będzie przyjmował 40, bo w końcu czegoś nie rozpozna albo coś zrobi źle. Proszę państwa, ponieważ chciałbym, żebyśmy jakoś podsumowali tę rozmowę. Spójrzmy w przyszłość i pana dyrektora, i panią profesor, bo poproszę o... No, o jakąś taką puentę, no, pana dyrektora między innymi o puentę w związku z tym, że to przecież nie jest pierwsza kontrola problemu otyłości, y, którą Izba przeprowadziła, a, a z zaleceniami i wnioskami jest marnie, prawda? Nie, część z, nie została w ogóle wdrożona z tej, z tej poprzedniej dotyczącej młodzieży, dzieci i młodzieży. Y, co, co zrobić, żebyśmy, nie wiem, stali się skuteczni Pytanie trudne, panie redaktorze. Rzeczywiście Wiem. po tamtej kontroli Ale i temat nie jest łatwy. Temat też nie jest łatwy i wymaga, tak jak to podnieśliśmy w końcowej fazie naszej informacji, wymaga kompleksowego podejścia do problemu i zastosowania no, w stosunku do tego, co istnieje dzisiaj, drastycznych rozwiązań, aby sytuację osób chorych na otyłość w sposób zdecydowany poprawić faktem jest, że po tamtej kontroli dotyczącej otyłości wśród dzieci i młodzieży do dnia dzisiejszego nie ujęto w koszyku świadczeń gwarantowanych poradnictwa żywieniowego i leczenia dietetycznego. Nie ma też specjalistycznych ośrodków zajmujących się kompleksowym leczeniem otyłości już od wczesnego stadium zdiagnozowania tej choroby. To, o czym pani profesor wspominała, nie ma tych zespołów interdyscyplinarnych składających się z lekarza, dietetyka, fizjoterapeuty, do których lekarz POZ-u Mógłby kierować osoby chore na otyłość. No i w konsekwencji ci pacjenci, te osoby chore na otyłość trafiają do leczenia stricte specjalistycznego dopiero wtedy, gdy osiągną, co wspominaliśmy już wcześniej, ten trzeci stopień otyłości, a po drodze jeszcze mają mnóstwo innych powikłań zdrowotnych. Brakuje ciągle kompleksowych, takich ustandaryzowanych rozwiązań, które wychodziłyby naprzeciw potrzebom tym osób chorym na otyłość, dotyczącym zapobiegania i leczenia nadwagi i, i, i otyłości. A także tych powikłań, które na późniejszym etapie w związku z tą chorobą się pojawiają. Zwróciliśmy w naszej informacji uwagę na to, że jeżeli chodzi o organizację profilaktyki i leczenia otyłości u osób dorosłych, no to wszystkie te ustalenia z poprzedniej kontroli pozostają aktualne i podkreślamy cały czas, że warto. Posłuchać Najwyższej Izby Kontroli, bo nie są to oceny, które sformułowaliśmy, nie są to oceny będące uogólnieniem jakichś tam przypadkowo z internetu zaciągniętych danych, tylko to są twarde dane na podstawie źródłowych dokumentów, jakim jest dokumentacja medyczna. Pacjentów, którą nasi kontrolerzy przebadali. A więc myślę, że dobrze byłoby, gdyby minister zdrowia skorzystał z tej obiektywnej wiedzy i podjął adekwatny do sytuacji, do skali problemu działania. Pani profesor, jak pani widzi przyszłość? Czy. Bo tak realnie, nie o czym marzymy, tylko jak będzie. Realnie, jak będzie, no może ja. Czy będziemy, coraz... będziemy tyli coraz bardziej? Ja chyba robię się coraz większą pasymistką, bo ja tak za bardzo różowo nie widzę tej przyszłości. Różowo ją widziałam w 2011 roku, jak zaczynałam działalność jako prezes towarzystwa, to wydawało mi się, że może uda mi się więcej niż udało się mojej poprzedniczce, czyli pani profesor Zachorskiej Markiewicz. Myślę, że w pewien sposób może parę rzeczy się udało, ale na pewno nie takiej skali, jakbym chciała. I obietnic, że coś się zmieni, słyszałam już tak dużo, że z różnych źródeł najczęściej zmieniał się minister albo prezes NFZ, a nie następowały te zmiany, które mi obiecywano, więc we mnie optymizmu już jest coraz mniej ale wspomniał pan redaktor o podręczniku o klinicznej, który opublikowaliśmy w 2021 roku. To był pierwszy w Polsce podręcznik w ogóle na tą skalę dotyczący tego tematu. Stworzyło go między innymi 43 profesorów z różnych części Polski. Mapa jest od Szczecina po Lublin i poprzez Białystok i środek Polski praktycznie prawie każdy ośrodek akademicki większy w Polsce uczestniczył w tworzeniu tego podręcznika. Yy, I w tym podręczniku zawarliśmy jeden z rozdziałów, w którym zaproponowaliśmy system tworzenia opieki zdrowotnej nad chorymi na otyłość w Polsce. Yy, przesłaliśmy to również do pana ministra Niedzielskiego wtedy jeszcze. <laughs> Nikt yy, raczej się nie zainteresował tym tematem. Natomiast to, co stworzyliśmy, stworzyliśmy w poparciu o to, co dzieje się w Europie i to, co jest możliwe do stopniowego zrealizowania. Jak pan redaktor wspomniał, ja jestem nie tylko lekarzem, praktykiem. Ale również specjalistą, internistą, ale również specjalistą zdrowia publicznego. I to znowu jest pewna wiedza, która nie czyni mnie szczęśliwą, bo widzę pewne rzeczy może inaczej niż y, część kolegów, która te, tego zdrowia publicznego y, nie postrzega przez pryzmat tej wiedzy, którą y, musiałam nabyć. I dlatego też te rozwiązania. To nie są rozwiązania, które są marzeniem. To są rozwiązania, które zaproponowaliśmy, są rozwiązaniami realnymi, i system musi być tworzony od góry. Najpierw trzeba stworzyć centra akademickie, które będą szkolić tych specjalistów, a potem iść do dołu. I nie można zacząć od tego, że tak jak ostatnio wymyślono może nie ostatnio w zeszłym roku wymyślono że w ramach wydatkowania części środków z podatku cukrowego stworzy się takie pilotażowe programy i niektórzy lekarze rodzinni w tych ośrodkach takich wybranych będą mogli zatrudnić dietetyka, psychologa i fizjoterapeutę i zobaczycie, co z tego wyniknie. No jak my będziemy ciągle oglądać coś, z czego wyniknie i tworzyć programy pilotażowe, to my nie dojdziemy do niczego. Trzeba zacząć od tego, że trzeba stworzyć system szkolenia dla specjalistów z obesitologii i to to, że się mówi, że w Polsce jest za dużo specjalizacji, no to może przyjrzyjmy się tej liście, bo niektóre specjalizacje mają już po cztery człony różnego rodzaju i dlatego jest tych specjalizacji N, a miejsca dla obesitologii tam nie ma. Jest hipertensjologia, jest diabetologia, jest kardiologia, jest wiele, wiele innych specjalizacji. Zresztą to są wszystko specjalizacje oczywiście bardzo potrzebne i absolutnie tego nie neguję. Tylko dlaczego? Wszyscy uważają, że obecytologia jest niepotrzebna. No, jeżeli nie zaczniemy leczyć przyczyny, to będzie coraz więcej skutków. To nie jest tak, że dla kogoś braknie i ktoś, ktoś nie będzie miał czego leczyć. Dla wszystkich wystarczy. I choć, bo żadne, żadne leczenie w 100% nie jest skuteczne, i różne powikłania się u wszystkich pacjentów rozwijają, i doskonale o tym wiemy. Potrzeba tu jest solidarności środowiska medycznego yy, i współdziałania z Ministerstwem Zdrowia. Ja mam nadzieję, że ten raport będzie takim przyczynkiem do tego, że uda mi się spotkać z panią minister i uda mi się pokazać pani minister to, co staraliśmy się pokazać panu ministrowi niedzielskiemu, ale tak jak pan dyrektor pokazał, Ministerstwo no nie chciało mieć nadmiaru wiedzy, więc i tej wiedzy, jak zorganizować ten system, też niekoniecznie y, chciało zasięgnąć. No, musimy tę wiedzę jednym słowem im wtłaczać. Tak czy owak, dziękuję Państwu bardzo. To jest koniec pierwszej części naszych, naszych spotkań. Pani profesor Magdalena Olszanecka-Glinianowicz ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję bardzo. I pan dyrektor Wiesław Motyka z delegatury Rzeszowskiej NIK. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.